Publiczne sesje w GTA Online. To nic, w porównaniu do tego, co dzisiaj sobie zobaczymy. W ogóle jak to zabrzmi teraz. Za moich czasów, gdy grało się w GTA San Andreas, wyszedł Samp. I Samp dawał możliwości zagrania w San Andreas Multiplayer. No tak się w sumie rozwija ten skrót. Po paru latach nadeszła premiera GTA 5 Online. Ludzie spodziewali się, że będzie to trochę lepsza gra, tak na dobrą sprawę. I ze względu na to, że na Sampie bardzo dużo rzeczy się sprzedawało. Typu RP, serwery for fun. To jest w ogóle ciekawy temat do przegadania. Jaki stan serwery i tak dalej. No to właśnie dzięki temu powstał 5M. I dzisiaj widzowie wejdziemy na jakieś totalnie losowe serwery na 5M Polaków, na których często dzieją się naprawdę bardzo złe rzeczy. Gang RP WLOF. Co może pójść nie tak, widzowie? Nowa odsłona serwera Gang RP WLOF. Jedyny trapowy serwer w Polsce. Co kurwa oznacza trapowy serwer? Dobra, połącz. Jeśli to będzie, widzowie, serwer dla drillowców z Poznania, to się zesram w gacie, nie? Przysięgam. Wybór postaci, stwórz. Ja mam dosłownie zagrać tą postacią. Wybór postaci, stwórz zablokowane. O co tu chodzi, halo? Wybierz, mężczyzna, jestem mężczyzną. Jezus Maria, dobra, trzeba tyle skrolować, widzowie. Johan Pablo 2. Wzrost 2137. No nie, nie możemy tyle. Zatwierdź. Dobra, możemy zmienić sobie płeć. Możemy sobie zmienić twarz. W sumie przydałoby się nam. Dobra, niech będzie, dobra, już niech ta postać nasza wygląda jak wygląda. Antisocial Social Club. Na starcie wita nas ten. Wita nas jakiś obstraniec. Nie no, w bejpie, widzowie. A, bo to gracz jest, dobra. Dobra, wychodzimy, zobaczmy co tutaj się dzieje, widzowie. Jesteś nowym graczem, został nałożony na ciebie system antytroll. Oczekuj cierpliwie na zakończenie czasu. Antytroll, co oznacza antytroll? Dobra, podbijamy tutaj. Siema szefie, podwiózłbyś mnie gdzieś? No, chyba nie. Nie, no tutaj na wejściu wychodzisz, nie? Chciałbym przypomnieć, że to jest RP, nie? A ludzie dosłownie wjeżdżają w siebie furami. Tutaj na ulicy, nie wiem, co się odpierdziela, ale coś ten. O kurde, co tu... O! Sorry. Masz linę, kolego? Sofie, czemu mnie nadupcasz? Masz linę? Linę? Idioci nam wszystko zabrali. Kto ci coś zabrał? No, ci idioci, co strzelali. A, to ja nie widziałem, wiesz? I przejeżdżają. Co tu się dzieje? Co się stało? Masz linę? Masz linę. Nie ma właśnie. No to jedź. No to jedź. Ej, szefie, weźmiesz mnie? Weźmiesz mnie? Gdzie? No gdzieś, na robotę. Czekaj chwilę, wsiądaj, ci powiem, dobra? Dobra, słuchaj, bo ja tutaj ledwo co wbiłem, nie? Ale, bo ty masz furę, no to chyba już coś masz tutaj, nie? Nie, to jest kradziona. Aha, dobra, okej, kradziona. Ty, a jedziemy na jaką robotę? Zarobić kasa? No możemy, to weź to gdzie chcesz jechać? Czekaj, to zaznaczę zara. Tylko najpierw trzeba jechać do urzędu pracy. Do urzędu? A nie da się na nielegalu coś dupnąć? No da się, ale w gangach. Dobra, to dawaj do urzędu, wiesz gdzie? Zaraz znajdę. Dobra, ty, jak ten chłopaczek wygląda? No kurde, wszyscy no face, no case, bez kitu, nie? Twarz zasłonięta, dready. Nie no, co to za serwer jest w ogóle? Trzymano $500 wypłaty. O, zajebiście. Ja pracuję w jakimś UW Cafe. UW Cafe? No. Kawiarnia dla mango z może, co? Nie wiem, ja tam słyszałem, że się dużo zarabia i tam aktualnie pracuję. A, no to ja... O, mam urząd pracy, to musimy tam podjechać. Dobra, a wkręcisz mnie w robotę w UW Cafe? UW Cafe? To musimy jechać do urzędu pracy i się po prostu zapiszesz tam. Musisz na takim tablecie specjalnym ci dają i tam musisz wybrać, za jakim pracy byś chciał. A jaki milutki ten chłop. Dobra, zajebiście. A to widzę, że ty taki miły jesteś tutaj, kurde, bo jak się wchodzi, no to ludzie od razu tutaj z ryjem, nie? No tak, ja właśnie nie lubię takich ludzi. Zawsze na każdy serwer jak wchodzę i pytam się o coś, to od razu wyzywają. No właśnie, no nie fajnie, fajnie. Ja wyglądam jak taki dosłownie żul przy tych wszystkich ludziach tutaj teraz, nie? Oni wiecie, chłopy w paferach, jakieś budki zajebiste na nogach. Co on ma w ogóle? Travisy, kurwa! Dobra, dzięki. UW Cafe, zatrudnij się. No i normalnie ty, jestem pracownikiem UW Cafe. Dobra, to dawaj, jedziemy. Do UW Cafe, widzowie, jedziemy pracować. Tylko tam może być gang. Będą mogli nam coś zrobić, bo ostatnio jak byłem, to nie zdążyłem pracy i od razu mnie zabili i zabrali moją skórę. Dobra, szefie, nie ma problemu. Ej, jaki to jest w ogóle? To jest serwer RP, na którym dosłownie nie ma normalnego życia. Wszyscy są gangusami. Wszyscy wiecie, zakryte ryje w techu zadupcają pafery, trap stary. Normalnie, tak o. Kradzione fury i UW Cafe, nie? Czajcie być gangiem, który oblega UW Cafe. I gdzie to jest? Tutaj. O kurde, ale tutaj zadymione, co? Postawił te fury i teraz nie da się nic zrobić. Może da się wypchać jakoś? No chyba nie, ciężko. No bo ich chyba nie będzie się dało wyjechać, no ale dobra. Najpierw tu chodź. I normalnie jest kotek tutaj. I tu podchodzi do szafki i się przebiera. No jak mi jakiś outfit... No nie, ja już widzę. Nie no, zajebisty outfit, co? No wiem.
Ej, normalnie, to jest kocia kawiarnia zrobiona. Co jest? Tutaj normalnie na koty jest wejście tego. Kible dla ludzi czy dla kotów? Nie no, chyba ludzkie. Chociaż koty też mogą się tu wysrać. Co tu się dzieje? To znaczy, że nie masz już, ty musisz nazbierać nowych WKP. Chłopaki, możecie przestać się macać po dupach, ja pierwszy dzień w pracy dopiero jestem. Gorwa, to nie, patrz, kurwa. No dobra, dobra. Chodź, musimy iść tam, po fury se kupić. Ja sobie najpierw wezmę furę i musisz jechać kurs i ja i to ty po mnie wiesz. Po co mam jechać? Powinieneś mieć zaznaczone. Ale to wcześniej do kasy miałem podejść, czy co? O! Nie, tutaj musisz i tam do tego typa. Samochód firmowy. A, dobra, bo ci zostawili. Smoke on the water. Chłop w kamizelce, w czapce, kurde, ze suszem. No nie, trzeba to gówno przesunąć. To nie wiem, jak to gówno przesunąć, no. Dawaj, popójcie, to go odpolują. Nie mam telefonu. Nie mam telefonu, bo mi zaje... Ukradli mi. A którym mięśniem się po telefon sięga? Właśnie nie wiem, którym mięśniem. Albo F1, albo F2 mięsień. O, dobra, masz? Telefon. Ty, no normalnie, jest telefon, no. No to dawaj, dzwoń, na psiarnię, żeby wyjechać. Nie, pal tej gumy tam, kurwa. Zaraz tam samochód... Tak, już no. dzwonię. No, zajebiście. LSPD, połączenie. Niestety chciałem powiedzieć, że brak dostępnych pracowników jest, wiesz? Jak brak dostępnych, jak jest ich 7? No normalnie, no nie ma. Wszyscy na służbie. Co za kurwa pały. Dawaj, dawaj, bierzemy samochód i jedziemy zbierać te kejki? Normalnie. Dawaj, no, to będzie otwarty. Ej, pomożecie mi to przesunąć? Ej, pomożecie. Dawaj, otwarty, wsiadaj, normalnie. A to nie jest rozdupcona fura? Dawaj. Ej, ziomek, co jest? Próbujesz przeteranować tamtą ciężarówkę na bok, bo nie mogę wyjechać? Ale nie da rady, stary, wiesz? Kurde, bo ja co to za serwer? Nie wiem, dosłownie, nie da się pracować, bo wszystko jest rozdupcone, widzowie, dosłownie. Tutaj nie da się wyjechać, nie da się niczym pojechać. Policja nie odbiera, bo wszystko jest, są overbooked, widzowie, bo tyle gangusków tutaj jest, 12-letnich. Chłop mnie gdzieś wyciąga, ja nawet nie wiem, o co chodzi. Moja fura też? Nie, ona w ogóle jeździ. Nie, no ja nie wiem, ja tutaj pierwszy raz na robocie jestem, a tu takie rzeczy się dzieją. A po co dokładnie jedziemy teraz? No, co tam chcesz? Gdzie mam to dostarczyć? Co musisz dostarczyć? No nie wiem, ja mam coś zapakowane, tylko nie wiem, czy to dostarczyć. No, młodego, musisz iść do kuchni tam. Młodego w dupcyli w jakiś nielegalny handel. A ja nie wiem, co ja tam mam. Teraz właśnie idziemy po te ciasteczka wszystkie i tak dalej, żeby potem właśnie wrócić tu na tą kuchnię i to wszystko posprzedawać, i ty zarabiasz się hajs, nie? 7 kuchni masz za jeden wyjazd. O kurde, zajebiście, to dużo tutaj płacą. No, tutaj więcej, nie? I masz tak naprawdę najbliżej, nie? Tylko, że mi się chyba tekstury nie ładują, znaczy oczy mi udawią, nic nie widzę, poczekaj. Bo ja nawet nie widzę, jak jadę. Tekstury mi się nie ładują, to znaczy oczy mi uzawią. Nie wiem, stary, mi oczy, o, już widzę, wszystko widzę. Ty, a weź mi powiedz, nie? Tutaj no. Bogowie patrzą się czasami, co się dzieje, czy tak f***ane mają? Patrzą, no ja już dostałem jednego bana, gdzieś godzinę temu. Bo właśnie kilka tam słów powiedziałem takich poza roleplay, wiesz, i... No, czyli tak jak teraz. No. I zostało. No tak to jest, jak jest WL-ka odpalona. Powiedziałem, że się poprawię. I widzisz poprawę, czy nie? Moją? No. Co ty? Chłopie, strzeli. Staram się mówić, nie, że o czym już zawiam, ale to jest tak ciężko się przedstawić na tak, wiesz, z dnia na dzień, nie, w grze. Wiadome, no, no. I tu sobie jeździsz, szybko mordeczka, nie, i tu sobie wbijasz właśnie na to miejsce, to nasze miejsce zbierania. Ze śmietników nie, będziemy ciaska brać. Tutaj. Zbierasz, rozumiesz, mięsień alt i tam robię, o. No ta, no widzę, no ale że z jakiegoś śmietnika garaża wyciągamy ciastka i je sprzedajemy. Ta. No ja nie wiem, czy to jest moralne, nie? Tak szczerze. Dobrze, bierz dopóki płacą, kurwa, nie? Dobra, zgarniam. Tak, 4 razy tak zgarniasz wszystko i możemy zabijać się na bazę. Ty, a tutaj ten świat, ta wyspa, nie? No, wyspa, tutaj, no, ta wyspa. To dużo jakichś takich chyba drillowców tutaj se siedzi. No i ty, kurwa dzieci. No, właśnie zauważyłem. Właśnie nie wiem, jaką wyspę mam ino wybrać, ale na razie to jest moja pierwsza wyspa, na której gram, nie? A na inną wyspę pójdziesz, to musisz wszystko od nowa robić znowu. No najlepiej se wbij na ten, Majestic RP, tam jest dobrze. Majestic RP? Ta, no. Grałeś tam? Ta, no. Normalnie, widzowie, reklamę robię. Dobra, załadowane po kieszeniach mam. Dobra, jedziemy z powrotem. Trafiłem sobie na chłopa, który pierwszy raz w ogóle na RP gra. Oho. A pan to policjant, jest. Pan policjant nie widzi, co tam ten typ odjechał? No jest, no co wy robicie ty? Nie, no niezłe pały. O, to już wiemy, czemu nie przyjechali, jak ich potrzebowaliśmy. Tak. Nie no, powiem wam, widzowie, tak szczerze, nie? Gdyby nie to, że tutaj...
jest taka otoczka tego serwera, to nie byłby takie złe, mi się wydaje, no. Ale to co, dobra. Mówisz, że na tej innej wyspie grałeś już i co? Lepiej tam się. No zajebiście, zajebiście, no nawet. Czym się różni? Tym, że mam taki fajny kod, no nie? Że jak go wpiszesz na start, to dostajesz premium zajebiste. O, teraz tutaj musisz przejść, teraz tutaj wszystko to spadać, wiesz? Też 4 razy musisz to zrobić, to trochę zajmuje. Kolega, widzowie, po dupie zmacać. Sprzedawanie zasobów, ładnie to wygląda. No nie będę mówił, że to nie, że to wygląda źle. Wygląda to ładnie ogólnie. Joby spoko i tak dalej, ale community, widzowie, no nie, no, no. Taką sobie otoczkę chcieli zrobić, no to sobie zrobili chłopaki. No i co mogę powiedzieć więcej? Normalnie kasa nam wpada za to. O, kurde, ile kasy tu wbija. To tu jakaś inflacja chyba jest, że 2000 za sprzedaż ciastek. No to. Nieźle obsrane. Najlepiej trzeba się być mechanikiem, kurde. Stoisz, nic nie robisz. Nie no, ale kasy idzie za dużo tutaj za takie pierdoły. Teraz, na chwilę gdzie ten się tam, kurde, patrzą, czy nie mówisz poza roleplay, nie? Nie, no, no bez przesady. Dosłownie każdy tutaj poza wychodzi, nie? Dosłownie po wejściu od razu każdy. Ile masz siana w ogóle? 5 koła może? A na koncie bankowym? No nie wiem, nie wiem, ale no ledwo co, wiesz, ja tutaj ledwo co przyleciałem, no to tak ciężko, nie, z kasą. No niestety, widzowie, opuszczamy naszego kolegę. Miło było z nim, nie pożegnaliśmy się, ale to i dobrze. Plaster trzeba oderwać. Dobra, klikamy sobie graj, wpisujemy PL i mamy tutaj całą listę serwerów. Nie wiem, Polacy są jakimiś fanatykami RP, nie? Każdy z tych serwerów to jest serwer RP, nie? To jest podupcone totalnie. Bojówka RP, dobra, to trzeba zobaczyć. Imię postaci: John, Pablo. 1, 3, nie mogę. 3, 7. Dobra, lecimy w ten sposób, nie? Dobra, jest git, widzowie. Tak prezentuje się nasza postać na bojówkę RP. Podejdź bliżej, aby tutaj wejść. Okej, okay, green zone, złomowisko. Green zone Senora, dobra. Wejdę na złomowisko, oho, już słychać głosy. Oho, ten efik. Oho, chłopy już rozdupcają fury, już się klepią. Czemu mam bana u ciebie na Discord? Nie masz. Siema, mordo, klepiesz mnie w dupę? Nie, zmienisz skina. Ale czemu mam zmienić skina? Bo nie możesz mieć jakiego skina. Ale co to jest skin? No, jesteś dziewczyną. Aha. Masz? Nie jestem. No w grze jesteś. Tak, a nie możesz być. Kilka. A zmieniasz skina. Co tu się dzieje, ty? Dobra, ty, klepiesz mnie w dupę? Ty, admin. No nie, no. Skina na chłopaka. Admin. Ale czemu forsuje, żebym zmienił coś? Co? Admin. Nie, no ten kido. Zmień na chłopaka skina. Ale ja jestem kobietą. Ej, czemu on brzmi jak taki youtuber? Zmieniasz skina, czy... Ale ty zmień skina na chłopaka. Ale czemu? Zmień skina na chłopaka. Ale czemu mam zmienić skina na chłopaka? Nie jesteś kobietą. No jak nie jestem? Czuję się jako kobieta i co? Ostatnią szansę masz. Ta? Tak. Nie. Dobra. Ja to się zastanawiam, widzowie, czemu takie serwery powstają w ogóle. Chłop nazywa to serwerem RP, jest adminem, chciałbym przypomnieć. To jest admin, nie? Co? Idziesz na duela? Nie, bo ja zaraz bana wyrywam. A czemu ty brzmisz jak Yoshi? Nie wiem. Nie wiesz, czemu brzmisz jak Yoshi? Oho, koniec, widzowie. Speedrun dosłownie ile? No, szybko poszło w sumie. I to jest niesamowite, nie? Wbijacie na serwer RP, myślicie, o kurde, faja, ale se pogram fajnie. Wchodzicie na takie bojówka RP, nowa edycja, 5 milionów na start i mówicie, kurde, faja, RP. No i później się okazuje, że no jednak właśnie admin wam mówi, żebyście skina zmienili na chłopaka, bo jesteście chłopakiem. A co jak ja bym chciał właśnie grać kobietę? Ale no nie mogę tak spiczować głosu, no to co? RP, to jest odgrywanie ról. Ja chciałem odegrać kobietę, no nie pozwolił mi, więc nietolerancyjna administracja. Nie polecam tego serwera, nie podoba mi się. Bojówka RP. Dobra, let's go. Normalnie, imię postaci. Ja nie chcę nic mówić, widzowie, ale jak chcecie serwery RP bez sensu, jak na przykład tamte, na którym byliśmy poprzednio, to zabijcie na nasz, na którym jest wszystko dla beki, nie ma żadnych mikropłatności i tak dalej. A jak chcecie coś nie dla beki, to sobie możecie na MyStika wbić, no co mogę powiedzieć. Nie płacą mi za tą reklamę tutaj, tylko za dedyki, ale ja jestem taki, wiesz, jak git chłopak, że gadam normalnie. No i normalnie, widzowie, zespawnowaliśmy się, jest okej, okay. Myślę, że możemy być, możemy, aha, no i byliśmy Michael, teraz jesteśmy babą. Twarz. Dobra, jest git. Jest git, czy na pewno chcesz dokonać zmiany, tak. Dobra, no i co teraz? Generalnie są lagi trochę na serwie. Zrespiłem się w tym miejscu. Zobaczmy sobie mapę. Na mapie mamy zaznaczone coś takiego jak garaż publiczny. Tutaj mamy odholownik organizacji. Mapa prezentuje się tak. Widzę, że tutaj jakieś policjanty jeżdżą. Jak ja mam w ogóle się dostać, nie wiem, do centrum miasta? Serwer typu pusty. I nawet se nie mogę normalnie, widzowie, wsiąść i wiecie, i se furką jakąś pojechać. Napiszę tak. Tepnie ktoś?
Nie mam przycisku akcji, albo przynajmniej jestem głupi, nie jestem w stanie go kliknąć. Dobra, powiem tak, ja tutaj oczekiwałem bojówkarzy w techu, widzowie. Okazuje się, że tutaj nic nie ma. Ani nie widzę NPC-ków, ani nie widzę... O, tu jest jakiś budynek, może do niego podejdziemy, może trzeba było tutaj podbiec. Można tu wejść? Nie. Mega zajebisty serwer, polecam, widzowie. Na start dostajecie dosłownie... A nic? Co jest w ogóle? A, bo to okulary takie, takie światło mi generują. Normalnie, widzowie, na third personie nie możemy się klepać, ale na first personie już normalnie hopowi możemy obić po pysku. Piszczel? Nie, no to nie ma sensu, to nie ma sensu, no dosłownie, no, no po prostu masakra. Zobaczmy jeszcze sklep. Aha, sklep na przeglądarce, dobra. Bojówka RP. Szybko i bezpiecznie, ekspresowa realizacja i wygodne zakupy, nie zwlekaj. Mamy tak, weapon packa oczywiście, za 30 zł, przecenione ze 100. Mamy zestaw crime, 2 plus 1 gratis, widzowie. Zestaw starter pack VIP, skrzynia card chest, permisje do komendy, revive, skrzynia z bronią. Co to w ogóle jest? Jakim cudem to jest, nie wiem, RP, skoro dosłownie wszystko, co jest tu do kupienia? Andrzej. Rangę Trial Support można sobie kupić w ogóle za 50 zł. Chcesz zostać adminem? Śmiało, zakup rankacko. A sklep nadają natychmiast. Co? Ej, dobra. Na tym serwie da się kupić admina za prawdziwą gazę. Widzowie, 2137 lajków. Następny odcinek nagrywam, że wchodzę na serwer i kupuję admina, nie?